Masz już porównanie, bo w Pekinie też grałeś, tutaj tam było piąte miejsce, tu czwarte, niedosyt? W Pekinie lepsza gra, gorsze miejsce, natomiast tutaj gra gorsza, miejsce lepsze. A żałujecie, jeśli tak można powiedzieć, tego meczu z Danią, półfinału? A jak pan myśli? No na pewno, ale właśnie wasze odczucia, bo to było w sumie no ciut bardzo blisko. Było blisko, ale jednocześnie też za daleko na to, żeby ich ograć. Czy podjąłeś już decyzję, że dalej grasz w kadrze, że na jesieni właśnie dwa mecze o eliminacji Mistrzostw Europy, w styczniu Mistrzostwa Świata z twoim udziałem? Nie, podejmę się tej decyzji, zastanawiam się jeszcze. Dziękuję bardzo.